Cześć, dobry, witam wszystkich serdecznie w nowym odcinku Zagrajmy w The Fair Fage. I aktualnie skończyliśmy ostatnio na wyprawie na Angsul i równoczesnej ofensywie przeciwko Morwa Trath. Tu będą lasy, więc prawdopodobnie będzie ciężko to rozwalić. Ale sądzę, że powinniśmy sobie z tym raczej poradzić bez najmniejszego problemu, wliczając może tam minimalnie poniesione straty. Tutaj umacniamy też cały czas region, bo kręci mi się tutaj niedobra armia Easterlingów, która przyszła wraz z krucjatą, jaką prowadziły siły ciemności przeciwko Imrad Ris. I nieoczekiwanie zakończyła się ona sukcesem, gdyż Imrad Ris upadło. No, to było naprawdę coś, czego się w grze nie spodziewałem zrobić. No, nie spodziewałem widzieć. Więc tak, wiecie co? Ja bym chciał sobie tutaj teraz zabrać tego pana i... kawaleria. Pięknie. Zabierzemy sobie tego pana i porozstawiamy różnego rodzaju wieże strażnicze, żeby mieć lepszy tutaj podgląd na to, co się naprawdę będzie działo na naszych terenach. Ok, panowie idą do Saldaina i najprawdopodobniej, wiecie co, tam tutaj Dolinę Anduiny moglibyśmy zaatakować, ponieważ wydaje mi się, ale to tylko na razie mi się wydaje, że orkowie z Gór Mglistych jeszcze się nie poddali i mogą stanowić problem w przyszłości. Dobra. A teraz tego pana przerzucamy tutaj. Nie, tego pana sprowadzamy do Gundabadu, gdyż on się zajmie naszym przetrenowaniem, przede wszystkim naszego wojska w Gundabadzie i ewentualną obroną, a także wysunięciem ofensywy przeciwko ludziom z Doliny Anduiny. Więc tak, kończymy tutaj turę. Jeszcze tylko zobaczymy, czy mamy tutaj tego naszego... Tutaj przesunięty jest. Ten nie jest przesunięty. Świetnie. Dobra, szukaj warigów mi tu proszę. Oni gdzieś już tutaj powinni się znaleźć. Już jesteśmy na ich terenach, jak widzicie. Mamy granicę, więc skończmy turę. Świetnie mi się nagrywa ostatnio tego Total War'a. Mimo, że jestem czasem trochę zmęczony, to powiem wam, że naprawdę rewelacja. Nie miałbym na pewno chęci kończenia tego projektu. Mam nawet chęć poprowadzenia z innych frakcji, więc spokojnie. Nie wiem, czy będziemy brali sobie po prostu kolejną frakcję z ankiety. Okej. Czyli Angsul prawdopodobnie już się rozwiązało samo. No dobra. Accept. I teraz tak. Gdzie tu są warigowie? Widzimy już Osgiliad under attack. Tutaj widzimy chyba jakaś dróżka. Nope. 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 Dobra, może jak dostanę quest, to po prostu wrócę wtedy. Moje zainteresowanie wróci na tamte rzeczy. I tak, idziemy sobie tędy. Idziemy teraz tędy. Tutaj kolejna wieżyczka. Ile mamy dochód? Mamy mniej niż 1000 dochodu. Musimy się zahamować z rozwojem aktualnie, bo wydajemy już troszkę dużo. Dobra, na co ty poszedłeś? Ty idziesz tędy. No, w sumie tam jakiś zawsze pomysł. W takim razie mamy tu siły. Ewentualnie, jeżeli będzie taka potrzeba, to właśnie bardzo szybko jesteśmy w stanie sprowadzić, no, relatywnie szybko jesteśmy w stanie sprowadzić pomoc dla Saldaina, w których już zaczyna być całkiem przyjemny garnizon. I spróbujmy po raz kolejny zaciukać tego pana. Dziękuję. Widzę, że pełen sukces. Okej. I teraz tak. Co to są za... Tu nawet nie ma żadnych murów. Więc ludziska, my sobie staniemy gdzieś tutaj. Nawet gdzieś tutaj. I mamy masę balist. Więc balisty będziemy chcieli wykorzystać w jakiś, mam nadzieję, przystępny, fajny sposób, by zadać im maksymalnie duże straty. Teraz ten dyplomata. Czy ten dyplomata mi jest do czegoś potrzebny? Ten dyplomata mógłby... się nie wiem gdzie udać tak naprawdę, bo z tymi raczej nie będzie problemu, żeby ich zniszczyć i więc wiecie co, staniemy sobie na granicy, żeby nie naruszać terytorium przez więcej niż jedną turę ludzi z Dunlandu. Nie Dunlandu, tylko Dunedainów.
Świetnie. I mamy kolejne tutaj oddziały łuczników, które oczywiście sobie przerzucimy. Mam tu aż 4 oddziały, pięknie, więc idziecie w tą stronę oczywiście. Ja jestem ciekaw, czy ty mnie zaatakujesz może tutaj, bo coś z wami będzie trzeba zrobić na pewno. Jesteście niebezpieczni. Raport konstrukcji. Shedun. Świetnie. Browarnia. Pub w takim razie, czy w Shedun staramy się zrobić mury. Myślę, że mury w Shedun byłyby całkiem przyjemne. Jakaś wioska też Angmaru. Sobie właśnie ustawimy się tutaj, żeby oglądać, czy coś się dzieje. I tak, nie stać nas na wzniesienie określonych budynków, więc wiecie co, na razie sobie to skasuję w ten sposób i poczekamy z wiadomością, co się będzie działo tutaj. Nie jestem ciebie pewien, czy krasnoludy prawdopodobnie przejmą to. Wtedy połączą się nasze królestwo. Wspaniale. Dobra, koniec misji. A, nie misji, tylko tury. Moglibyśmy też wysłać tego dyplomatę z góry w świeżo zajętych ziemiach do krasnoludów z gór żelaznych i zapytać ich o mapę świata, o swoją mapę. Wymienimy się po prostu. Ja im dam swoją, oni mi dadzą moją, wszyscy będą happy. Tak jest, przejęli tą prowincję doskonale. Osgiliad zostało stracone. No dobra. O, mamy drogę ludziska. Czuję miasto. Nie, to jest port. Świetnie, wyczułem miasto. I to są klany. Doskonale. I teraz mamy tak. Możemy tutaj ich zaatakować. Tu już ciągną, jak widzicie, kolejne armie. Więc my się... Moglibyśmy... Gdzie są moi kolejni agenci? Agent. Asasyn. Spróbuj go zabić. Doskonale. Piękna robota, panie. Naprawdę ładnie. Do Gundabadu pójdziesz. Powiem wam, że to, że Imradri został przejęty, to idzie mi nawet na rękę. Bo ja mogę wtedy wypowiedzieć wojnę elfom, albo ominąć po prostu elfy, kupić u nich prawo przemarszu i zająć Imradris. A z Imradris uderzyć na miasto goblinów. Więc tak. Teraz. Wami musimy przejść tutaj mniej więcej. Pięknie. I oczywiście niech agent mi wybada teren dalej, bo tutaj jest chyba osada. I możemy zrobić... O, pięknie. Kawaleria kupiecka. Czy ja ją chcę? To jest pytanie. Szczerze, nie jest mi jakoś potrzebne specjalnie. Chciałem też pogadać z krasnoludami, więc idziemy na górę. Teraz tutaj nic się nie dzieje. Easterlingowie są generalnie najmocniejszą frakcją. Wow. No dobra. Zaczynacie mnie przerażać. Ty idziesz tutaj. Doskonale. Tu jeszcze kogoś możemy zwerbować i są to kolejni upadli. Zdecydowanie bardziej ich wolę od... Znaczy, czy ja ich teraz wolę? Przy takich dochodach. To jest 300. Nie. Tutaj ewentualnie możemy połączyć sobie armię właśnie z Gundabadu, z armią z Saldaina i stworzyć coś naprawdę fajnego. Więc tak, tutaj zróbmy koszary. To się przyda bardziej. Jeżeli mnie pamięć nie myli, mamy... możliwość wtedy werbowania i przetrenowania tego naszego oddziału, który jest już troszkę podniszczony. Nie, nie mamy. Dlaczego? No wiecie co, to w takim razie zostawimy... Ile wy mi pieniędzy zżacie? 10 tylko sztuk. No to nie jest jeszcze tak specjalnie dużo. W takim razie ja bym poprosił szpiega jeszcze jednego w tym miejscu. No i te koszary? Nie, nie koszary. My sobie będziemy budować kopalnię. Potrzebujemy więcej pieniędzy ludziska i przede wszystkim potrzebujemy też ulepszyć tutaj ten mur, który aktualnie nas już na niego stać. Tak samo w Karn Dun będziemy musieli zbudować sobie pub i z pubu będzie można wtedy określone mieć korzyści. Dobra, Assassination Mission wykonane.
Pięknie. Tutaj jeszcze zobaczmy, czy coś się dzieje. Nic się nie dzieje. W takim razie ty, mój przyjacielu, idziesz dalej cały czas do przodu. Okej. Okay. Mogę nawet jeszcze jeden oddział kawalerii zwerbować. To byłyby dwa oddziały kawalerii. Powiem wam, że interes lukratywny, co najmniej. Zróbmy save'a i skończmy turę. Choć nie, jeszcze momento. Czy ja mogę ci teraz zaatakować? Mogę! No to w takim razie od razu szturm. Tu chyba nawet nie ma żadnych murów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli są jakiekolwiek mury, to zmieciemy je za pomocą naszych balist. A jak nie, to wykorzystamy balisty w formie właśnie artylerii. I będziemy atakować wojsko przeciwnika. I nie ma tutaj nic. Świetnie, więc to jest zacznie od razu rozstawianie. I się ustawmy w takim miejscu, byśmy mogli od razu wykorzystać maksymalny potencjał naszych balist. Więc tak, tutaj. Są cztery balisty. Jak widzicie, świetny wynik. W ten sposób. Są nawet płonące pociski. Na razie nie strzelaj bez rozkazu. Za wami natomiast ci. A pomiędzy wami topornicy. No, w ten sposób się ustawi. To jest ten oddział. Tutaj. Idealnie. No i oczywiście nasi dzielni krasnoludzcy brodacze, którzy zajmą miejsce, jak tylko będzie taka potrzeba. Idealnie. O, w ten sposób się rozstawimy. Oni wejdą po prostu przed balisty, jeżeli będzie taka, zajdzie taka potrzeba. Mój generał tutaj. Moi kopacze mają wspomagać flanki. Pięknie. To jest słaby oddział, ale wykorzystany w odpowiedni sposób działa. No i mamy jeszcze dwa oddziały elitarne. Czyli jednych tutaj, drugich tutaj. I zacznijmy bitwę. Doskonale. Więc tak, przede wszystkim to pauza. Zobaczmy, co możemy zrobić. Możemy ich ostrzelać, więc zróbmy wolny ostrzał i zobaczymy, jak to będzie działać. Widzę, że rozstawili się naprawdę daleko. Krasnoludzkie balisty, myślę, że będą siać, będą niosły te bełty. Okay. Pięknie wyglądało. Te moi łucznicy już dają czadu. O, wiecie co? Czy ja chcę ten jeden oddział tak masakrować? Nie, ja nie chcę tego jednego oddziału tak masakrować. Starajcie się strzelić w tamtych teraz, tymi balistami. To jest w ogóle średnia piechota, więc ładniej wyłuskują. Tak jak widzicie, strzelać możemy jeszcze w tamtych, więc tak, ten oddział niech strzela tu. Ten oddział niech... Nawet tak, robimy tutaj. Tutaj. No i wystrzelajcie tutaj. Świetnie. No topornicy dawać. Lecą toporki. Idealnie. No, bez takich zacień, proszę. Pięknie, ci już spanikowali. Więc możemy podejść nimi bliżej nawet. Mniej więcej tutaj, w ten sposób. Wow, gdzie? Natychmiast wracać, wy też. Wy strzelajcie tam. Wy również możecie strzelać tam. Wy natomiast siejcie do miasta. Pięknie. I zaraz nam wpakują w tyłek. W takim razie wy atakujecie tutaj. Wyślemy naszych kopaczy. Was do tyłu. Po prostu rzućcie to na razie. Pięknie o to chodziło. Wycofujemy ich. Maszyny można zawsze zabrać z powrotem. A kopacze mieli... A, momento. Stop! Strzelać tu. Kopacze teraz tutaj. Drugi oddział kopaczy tutaj. Idealnie.
I dobra, bierzemy jeden oddział baliz, drugi oddział baliz. Musimy ich troszkę przemieścić. Teraz, niech wy wracajcie i zabierzcie swoje zabawki. Doskonale. Tutaj raczej wygram, nie mam najmniejszych szans tego przegrać. Rozstawimy sobie jeszcze tutaj żołnierzy. Tymi również wyjdziemy tutaj. Okej. I teraz moje balisty niech najlepiej przejdą w tą stronę. Tak ich rozstawimy. Wy, kopacze, natomiast wróćcie do szeregu spokojnie. Macie czas, możemy jeszcze podejść tymi łucznikami bliżej. Idealnie. Ci łucznicy gdzieś tam jeszcze strzelają. W takim razie przerzucimy ich najprawdopodobniej na tą stronę. Tutaj. Tutaj mamy. Jak wy jesteście rozstawieni? Idealnie. Tak. Następne dwa oddziały. Wy w ten sposób się rozstawić. Idealnie. Przyspieszymy troszeczkę. Czekamy, aż nasze oddziały przejdą, by nie poniosły głupich strat. I teraz zaatakujemy ich tam. Teraz tam. Wow. Straszne lagi dostałem. Okej. Co by tu jeszcze mam zrobić? Te straty nie są aż takie duże. Spróbujcie tam ostrzelać. Tutaj łucznicy sieją, pięknie. Wy natomiast w tej grupie macie podejść bliżej. Idealnie. A tutaj mamy jeszcze jeden oddział wojowników. W zasadzie trzy elitarne. Podejdziemy nim bliżej. Idealnie. Deszcz. Śmierć i zniszczenia. No, jak na jedno uderzenie to zabijałem sporo. Nie mogę powiedzieć, żeby to był jakiś zły wynik. W takim razie strzelajcie tutaj. Celne są te balisty, znacznie celniejsze niż takie oryginalne z Medivala. Wy strzelajcie tutaj w takim razie. I wy też gdzieś tutaj. Idealnie. Jak to wygląda w tym miejscu? W tym miejscu wygląda to całkiem dobrze, więc kopacze niech zaatakują. Lekka piechota do boju. Łucznicy niech się tam strzelają. Tutaj topornicy zaczęli już rzucać toporkami. Świetnie. Ci tak samo zaczęli strzelać. Strzelajcie najpierw w tamtych. Śmiesznie wyglądają ci krasnoludzcy łucznicy. Zresztą oni mają tarcze, to oni mogą całkiem nieźle walczyć wręcz. Ale celują beznadziejnie. Jak na krasnoluda z zezem. No i mają małe obrażenia niestety. To się rozstawimy bardziej w tą stronę. No i przede wszystkim pomóżmy naszym kopaczom. Tak, wy tutaj. Wiem, że wojowników wysyłam na razie, ale nie ma z tym raczej najmniejszego problemu. Tych rozstawimy tutaj. Nim postępować zaraz dalej. Fajnie to wygląda. Poza tym. No, panowie, rzućcie toporkami. To będzie piękna fala zgonów. Ci łucznicy. Aha, to już nie macie strzału. No doskonale. Amunicja nam się zaczyna kończyć. Orków jest za dużo. W takim razie zaatakujcie tutaj. A wy zaatakujcie tutaj. Tym też już się skończyła amunicja. Balisty niech sobie strzelają. Niech wyplują z siebie ile mogą, tak naprawdę. Zawsze w coś tam trafiają. Mniej więcej.
Tutaj znacznie fajnie wygląda. Dobra, zaatakujcie ich. Wy. Strzelać. Rzucaj tymi toporkami, znaczy się. Mój Boże. Gro, sprawdź, żebyście ty się nie zacięła permanentnie. Bardzo proszę. Ci już uciekają, doskonale. Niech kopacze ich gonią. A my w takim razie zrobimy tak. Ten oddział idzie tu. Ten oddział też idzie tu. Wy możecie ich tam gonić. Wy do przodu. Teraz wszystkie moje... Cała moja artyleria. Niech ostrzela tą część. Pięknie. Tak, do przodu. Wy tak samo. Wy na bok. Musimy im trochę pomóc. Z wyborem celu. Nie, pięknie. Zazwyczaj jedno uderzenie, zobaczcie, kilkunastu ginie. Jest ok, jest dobrze, na pewno jest dobrze. Nie chcę tędy przechodzić też. Tutaj generała wyślemy sobie w takim razie w tą stronę. I jak to wygląda? Tutaj zaatakujmy ich z boku, przyspieszmy troszeczkę, okrążymy ich. Staćmy się troszkę pod ostrzał. Oni mają też sporo łuczników tutaj, niestety. Więc tak, wyjdziecie w tą stronę, biegnijcie szybko. Teraz, a strzelajcie tutaj, strzelajcie tutaj i strzelajcie tutaj, plus oczywiście strzelajcie tutaj. Pięknie. Biegniecie dalej. Wy najlepiej to biegnijcie tutaj, zaczniemy ich oskrzydlać. Z każdej strony zaatakujemy. Pięknie. Wy wejdźcie tutaj, wy również. Widzicie, tutaj wysłał już wojska do pomocy, lekka piechota. Idealnie. Trafiałem po prostu perfekto. Dobra, strzelaj tutaj. Jak to wygląda w tym momencie? Wy idziecie w tą stronę i musicie zatrzymać nową falę wrogów, która aktualnie zbliża się do naszych toporników. Tu ich zaatakujcie. Bo za chwilę wjadą nam flankę. Obrócić się. Idealnie. Nawet zdążyli. I tak. Mamy teraz trzy balisty, które... Pięknie! Generał przeciwnika nie żyje. Doskonale. Nasze krasnoludy położyły go trupem. Gdzie możemy dalej wysyłać? Tam zaczynają mocno dawać mi się we znaki nasze balisty. Świetnie. Więc tak, wybierzmy nowe cele. I nowym celem, nowe cele będą tam. Tutaj ich zaatakujmy. Jeszcze nie wprowadziłem w ogóle swoich elit do walki. Wy atakujcie ich tutaj. Dzisiaj widzę, że za bardzo się zapuścili. Więc tak, wy natomiast tu. I wy również tutaj atakujcie już. Pięknie. Balisty natomiast. Niech zaczną strzelać w tych skirmiszerów. Oni mnie... Mogą mocno pokiereszować. Dobra, czemu ty się nie ruszasz, przyjacielu? Podejdź bliżej. Pokaż im, na co cię stać tak naprawdę. Doskonale. Wy wszyscy zaatakujcie ich. Wy zaatakujcie z tej strony, bo tamci są już zmęczeni. Tych możemy... Nibon możemy podejść bliżej nawet. Idealnie, zobaczcie. Że dla wszystkich w ten sam punkt celują, więc w takim razie troszkę ich tu naprawmy. Dwie balisty niech celują w ten oddział. Trzecia balista niech celuje tutaj. I zaczniemy wysyłać nasze elitarne oddziały. Więc tak, idziecie tutaj, tutaj i tutaj. Plus wy idziecie tutaj, tutaj i tutaj. Świetnie. Wy też możecie ich tam.
Nawet może biegiem, tak by was nie zraniło nic. Widzę, że przebieganie przed balistami opanowali do perfekcji. No, jednego się spalił. Jeden się niestety spalił. Dobra. I wystarczy tego biegania. Jak wyglądają ci łucznicy? No. Nieźle. Jak widzicie, dajemy im spokojnie radę. Z tej strony za to umieramy. No, to jest właśnie ludziska już ilość orków właśnie. To jest niebezpieczne w walce z orkami, że oni operują na ilości. Nie na jakości, a na ilości. Dobra, wszyscy niech strzelają tutaj teraz. Deszcz krwi i ognia normalnie. Doskonale. Oczywiście podejdźcie dalej. Wy możecie wspomóc tą flankę tutaj. I tak się całkiem nieźle bronią. Więc tak, wyjdziecie tutaj. Wy również. I tak się, tak mi się, wiecie, wydaje, że przyspieszymy troszeczkę. Bo chcę tutaj im pomóc. No, prawie im się udało pomóc. Powiedzmy, że akurat dobiegniemy wtedy, kiedy ostatni umiera. No, zmierzcie się z nimi. Pięknie. Z nimi sobie raczej nie poradzą. Dobra, wszystkie balisty mają strzelać tutaj. Następnie do przodu. Również. Tak samo do przodu. To będzie długi odcinek. Wy możecie pobiec już teraz. I spróbujcie ich tam zaatakować. Choć nie, przełamali nas, tak? No dobra. Stawili, powiem wam, większy opór niż się spodziewałem tak naprawdę. Może dlatego, że nie mamy w tej armii jakichś doborowych oddziałów wojskowych. Była armia taka złożona na szybko, dużo strzelców również, to mimo wszystko radzą sobie całkiem nieźle. Oczywiście z naszymi. Ci orkowie. No ale niszczycielskie te balisty są jednak. Zobaczcie, ile trupów padło po jednej salwie. Rewelacja. Pięknie. Teraz synowie niech atakują tutaj. Wy macie wejść dalej. Wy tak samo zaatakować z tej strony. Będziemy ich zamykać już. Niektóre krasnoludy uciekają, ale nie dostąpią tego zaszczytu picia piwa w gronie zwycięzców. Doskonale. Wy jak już skończyliście, to moglibyście ich zaatakować, bo oni tam strzelają i cały czas nas punktują. Dziękuję bardzo za to zrozumienie mojego rozkazu. Pięknie. Ci się przerąbali klasycznie. Niezniszczalni po prostu. Idealnie. Dobra, zaatakujcie ich. Tutaj okrążymy. I zobaczmy. Nasze balisty zaczynają już zbyt blisko strzelać chyba oddziałów. Dobra. W takim razie na cel środeczek. Idealnie. Zaczęliśmy ich zamykać. Naprawdę zaczęliśmy ich zamykać ładnie. Tak, tutaj zaatakujcie tych. Wy dalej macie się przemieszczać. Doskonale. I tutaj zaatakujemy. Nie uciekną. Nikt nie ucieknie stąd. Ale powiem wam, że bitwa naprawdę krwawa i w tym momencie orkowie pokazali, że nie są jeszcze tacy słabi. Gdyby te wszystkie armie złożyły się przeciwko mnie, złączyły, to niewykluczone, że przegralibyśmy walkę z Angmarem, ale on miał strasznie Znaczy, miał te armie niby, wiecie, w jednym miejscu. Tak naprawdę każda walczyła sama. I nie mieli tej jedności w wojsku. Możemy to usprawiedliwiać tym, że oczywiście są zgrają orków. Bez jakiegoś doskonałego dowódcy. Ale niesmak pozostaje. Później sprawdzimy, ile te balisty tak naprawdę ustrzeliły. Dobra, wy zaatakujcie tutaj. Wy również coraz mocniej naciskać na nich.
zatrąbimy. I gdzie wy jesteście? W takim razie atakować dalej. Cały czas napierać teraz. Nie poddawać się. Idealnie. Wiecie co? Chyba w tym momencie już wstrzymamy ostrzał artylerii. Bo ich tu coraz mocniej tłamsimy. Boję się, że za chwilkę zaczniemy mocno uderzać po swoich. Więc w takim razie przyspieszmy. Bo to już ich wyrżnęliśmy do pieni. Ale bitwa ciekawa. Podoba mi się. Cieszę się też, że nie pozwoliłem dobić Angmarowi do troli. Bo to mogło być znacznie mniej przyjemne już. Ale tutaj pozabijać ich do końca. What the fuck? Nie. Czuj, to jest fucking Christ. Nie, miał zaznaczone balisty i kazałem strzelać. Dobra, kontynuuj. Ktoś tu jeszcze jest? Tam jeszcze się biją jacyś. A, w tym miejscu. No to dobra, ci się jakoś zbugowali, więc wyjdziemy stąd. I straciliśmy, no nasza największa jak na razie strata. Zobaczmy, jak sobie poradziły balisty. Unit type. Balista. Nieźle. Naprawdę nieźle im się strzelało. Skończmy to. I myślę, bliska, że tutaj zakończymy też odcinek, bo ta bitwa była długa. W miarę ciekawa, mam nadzieję. Bo wszystkim orkowie się całkiem zacnie bronili. No i w takim razie okupuj osadę, bo widzę, że tutaj jest kopalnia. To nie będziemy tego zaprzepaszczać, skoro zrobili nam już taki ładny przyczółek. I w tym miejscu myślę, że połączymy sobie oddziały, by było po prostu łatwiej. Idealnie. Shadun. Czy ja chcę go jakoś specjalnie ratować? Nie, bo w następnej turze udajemy się już na przedostatnią osadę Angmaru. To nie będzie dla nas specjalnie dużym wyzwaniem. Tutaj Gloin oczywiście zdobył kolejne perki. I pogorszone z Angmarem. Dobra, ludziska. W takim razie dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Hej pa!